Kamila, który byśmy nie poznali, nie? Byśmy, bo ja już nie pamiętam, tam byśmy nie byliśmy. Kamila mówi głośniej. No mów głośniej, bo ty... Będzie. O, dobra. Ostatnio... Robiliśmy duże rzeczy. A nie pamiętam co. A było takie, że nas zabrało w takie miejsce magiczne. No tak, piękne, stąd przyszliśmy. Stąd przyszliśmy. A tak, tu była ta kobieta, co ładnie napisała. Ona by się nie chciała czytać i byście musieli to tak czasami czytać. No. Dobra. No by nie umieć. Jasne. Gdzie ty już? Musisz komuś uciąć rękę. No? Będziesz chciał komuś uciąć rękę. Co? Nie, to mi chodzi o to, że coś czuję. Matka. Ta dupę, gdzie jest? Ale nie widać ten. To możemy iść do centrum. Co tu pisze? Tu. Tu? Pod trójką. Ambula. Centrum. Jakie centrum? Komputerowe. Nie. Tak. A to jest takie O, C, H, T. Aha. Ochtru. Ochtru? Zobaczymy tam. O co? Nie wiem. Nie umiem czytać chyba. Dobra. Tu jest centrum. Centrum. I żeby tu nie było żadnych potworów. Ja to sądzę, że to będzie tak samo jak w przebudzeniu, że... Weszliśmy gdzieś, weszliśmy i jest twór. Wiem, dlaczego tu jesteś. Doktor Swanson wszystko mi powiedziała. Pamiętam każde słowo z naszej rozmowy. Z tonu jej głosu wywnioskowałem, że przestała mi ufać. Skąd w ogóle dinozaury wyginęły 65 milionów lat temu? Przyszło jej coś takiego do głowy. Mnie, nas łączy wspólna historia. Ty i ja jesteśmy historią. Pamiętam dzień swych narodzin. 18 września 1964 roku. 3,469943412 minuty po 9. Pamiętam zdziwione spojrzenie matki pierwszego dnia po przyjściu na świat. Potrzebujesz dłoni zarejestrowanej w systemie bezpieczeństwa. Możesz ją dostać ode mnie. Przyda ci się w bibliotece, która pozostaje poza moim zasięgiem. Kiedy zarazili mnie ci bezmyślni zombie, odłączyłem się od pozostałych i zamknąłem tutaj. Nie mogę wyjść na zewnątrz. Tak czy inaczej, będziesz potrzebował dłoni. Mnie ona się już nie przyda. Przynieś piłę. Widziałem jedną pierwszego dnia mego pobytu na tej stacji 3 lata temu. Zmiana klimatu o 10 stopni w ciągu ostatniego miliona lat. Idź na wschód i wejdź w pierwsze drzwi po prawej. Są jeszcze inni. On jest taki jak ty, jak my, a mimo to nie jest nami. To odrębna istota, ale coś nas jednak łączy. Dlaczego? Czy naprawdę jest jakieś my? Czy może my to po prostu ja z dwiema twarzami? Tyle, że ja nie jestem małpką. Nie przełączę już. Może widzowie właśnie czytali tamto, ty tam skoczyłeś. Wróć na tam. Może, nie wiem, taki zagadnik, to wygląda tak. Window. Najnowsza wersja systemu Window. Teraz chcę. O, ej, ten komputer. Eksplorujemy. No, pomieszczenia. Środki. Czemu tak dziwnie otwiera? Normalnie otwiera. Nie popisuj. Ten gość jest jakiś dziwny, nie?
Jak mógł pamiętać dzień swoich narodzin? No, ja myślę, że na to zajmie. Może kto jest? Gdzie jest ten gość? Bo on nam oferował nawet pomocną dłoń. Tylko piłę potrzeba. Mamy piłę? Mieliśmy poprzedniej części, ale nas okradli. Znajdziemy, w bibliotece chyba mogły być. Aż. Mówię, żeby iść na wschód. Ale fajne. Nie wiem czemu, ale ja bym tu... Nie wiem, ale już jestem to. Dlaczego? Są komputery. To jest jakaś serwerownia, a to jest jakiś laser? Nie. To możemy zamknąć. Chłodem wie. Cię przeziębił. Swetra nie wziąłem. Tego chyba zapominałem. O, ja myślałem, że pistolet. Pistolet, tak ja. Będą, że będziesz miał pistolet. Beczka. Beczka śledzi. W sumie to... O, aż się samo chciało zamknąć. Ten mikrofon jakoś przeszkadza. Tak, co? To... Co robisz? Mam jakąś kartę? No i chyba nie. Tak, to eksplorowaliśmy wszystko? No tak, to patrzyłeś wszystko. Wiesz, dwa razy patrzył, patrzyliśmy. Pamiętam to pomieszczenie. Się bałeś, że tu będzie ten gość. No, a się tu wiem, to nie on. Ja go nie patrzę. A w jednej będzie tam biło. Jak tam jest, tak to nie. Co? Mamy tak, to nie będzie. Wszystkie są identyczne, więc... Bez sensu. Bez sensu. O! Czekajcie. Ludzie... Ja to naprawię. Ja to naprawię. Mordy. Czy to jest... Nie wiem. Karta. Karta. To jest w porządku. A? Tak mi się wydaje. Spróbuj tą kartę tam. I czekaj. Pobawimy się. Nie no, teraz no, jest spalane. Tam wydaje się... No i nic. A spróbuj tą kartę wziąć do tamtego komputera, bo mówił, że nie ma karty. No tamten co stał, tam, tu, widzisz? W zasadzie nie tak. Weź tu trzeba wstać. Skoro jest tu napisane czerwono, to trzeba przesadzić kartę czerwoną, tak? Chyba. Ej, ja najlepiej zgubię, wiesz? No przecież jest to uszkodzone. No ale ta na dole nie wygląda na nieuszkodzone. Przecież no. Od interfejsu. No i co z tym? No nie. O to może sprawdzimy ostatnio, co? No. Nie zaszkodzi, nie pomoże. A też nie. Właśnie bym zepsuł. Dywan. Sprzedamy na lepo. Znaczy, da się ją...
Nie da się. Nie da się jej rzucić? Da się. Sama wleciała. To. Filip jest magiem. Co powiecie, żeby iść dalej? Chyba nie ma innego wyjścia. O. Nie da się. A tam na górze nie ma? Nie. Coś mi mówi, żeby iść do biblioteki, ale... On coś mówił o bibliotece. Ale mówił też na wschód i lewo, czy tak? Ale ta biblioteka jest zamknięta na odcisk dłoni. On mówił, że przyda się do biblioteki iść, ale ten... Jeszcze raz sprawdzę na mapę, okej? Okay? Mówił, że na wschód i... Nie martw, idziemy do kantyny. Idziemy po kolei. Tak. To światełko jest takie klimatyczne. A tu nie ma żadnego zombiaka, nie? Jak na razie to dla mnie trochę za mało. Archai. Leonardo. Brawo, potrafisz czytać jedno po jednym. O! Tu co? Tam były baterie. Po kolei. Nie było nic. O. Szeroko ma być kula. A nie. No nie baw się z szafkami. Ej, fajne. Ej, da się tak zamykać. Super, głowa będzie zamykać. Muzyka gry jest zarąbista. A tylko te szafki jakoś nie trzymają, nie wiem czemu. Więc idziemy dalej. I nie wiem czemu, ale mówię, żeby tam... Masz jakieś wyjście? Nie będę. A ten korytarz mi przypomina tamten, co w tego roku. Może będzie następny zombie, będzie fajny. Będzie straszny. No, wszystko zamknięte. To idziemy do siódemki, ósemki, dziewiątki. A do jedynki? Idź do jedynki. No, to jest ten korytarz, co się bawi. Tu jest ślepy zaułek, nie będzie. Cicho. Coś to nie bez powodu pewnie to tylko. A czy to nie jest są też... Cicho, znaczy to... Ja nie. Wszędzie mogę iść, ale tam nie. Nie? Tam na sam. Jak chcesz. Idziemy, Bek. Bek. Co to?
Nie no, słyszałbyś to. Ale tyle tych rzeczy tutaj jest. To zagradzanie się. Ogarnię. To zasładzanie się. Jak to ogarnię? Tam chyba coś było. Jak wyjdziesz, to cię złapię. To wyjdzie akurat z tego pomieszczenia i będę ci gonił. Wow. Nie, zabawa. Nie ustawiliśmy stopera. Nie wiemy, kiedy ja będę grał. A włączyliśmy nagrywanie dźwięku? Włączyliśmy. No tak. Dobra, wtedy trzeba jakoś przejść. I nagrodzenie tych przewodów nic nam nie da. Ha! Serio? Teraz mnie włączą. Ale ja tak robiłem przy tamtym. Zobaczmy. Wydaje mi się, tak, narządy wzroku tej małpki są dość uproszczone. Spróbuję. No i proszę, widzisz? To jak rzeźbienie w glinie. Nie chcę ci przerywać popisów logicznego myślenia. Powiem prosto z mostu. Widzisz to, co chcę, żebyś widział. Cóż, nie zadziała, jeśli będziesz się poruszać, jasne? Nie dowiesz się, jak ta sztuczka działa. Chcę tu stanąć? Czy na to patrzy? Nie wiem, stój bez rób. Stoję. Nie, to raczej nie o to chodzi. To chodzi o to. To coś. Stań tu, czekaj. Tu. Nie, to nie o to chodzi. Ale o to nie. O co? I tak myślałem. No. A ci też tak myślałeś? Tak. O, i dużo patrzę. To oznacza. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jak tu się zauważy, to na to wejść. Albo od razu na to szukać. Ale co tamten chciał pokazać? On tam ma różne strony. Tak, mi nie. On jest częścią ciebie. Złamałeś to na. Jeszcze wiem. Chcemy jeszcze wiem. Super. I możesz to wyjąć tak z tego? Jeszcze więcej. A co mam? Owad co? Właśnie. Nie żałuj się sobie. Pozdrawiamy wszystkich naszych widzów. Tak. Doszło ich niedawno trochę. No to się. Nasi widzowie zasubskrybowali, ale komentują i to jest ważne. Czy to się tak tu trzęsie? Chyba nie. Mocno. Weź save'a. Gdzie? No tu. Wow. Robiruj się. Fuck tej teorii. Ja nie jestem tobą. Stanowię fragment większej całości. My jesteśmy niczym. Jesteśmy pomyłką.
Muszę na powrót do nich dołączyć. Wypuść mnie, uwolnij! To nie w porządku! Powinienem być razem z nimi. Ja to oni! Nie powinno być żadnego ja! To wcześniej ja robię, ale teraz to nie ja. To nie jest pierwszy raz. Był inny zarażony, Red. Nie pozwoliliśmy mu umrzeć, choć bardzo tego pragnął. Dobrze słyszałem? Nazwał nas chorobą? On zaraz wstanie. I ja zrobię sobie? Nie. Głupi.